Różne są ekspresy do kawy. Ja na przykład ciśnieniowego nie mam, ja mam przelewowy. I parę innych takich naczyń, które pozwalają przygotować kawę w sposób tradycyjny, przelewowy, trochę dłuższy niż ekspresy ciśnieniowe. Ale są oczywiście ludzie, którzy chcą mieć ekspres ciśnieniowy, szybki, prosty w obsłudze, który im natychmiast przygotuje kawę, spieni mleko, da możliwość przygotowania kilku różnych rodzajów napojów, patrz, kaw, za jednym przyciśnięciem, personalizacji i stworzenia jakby całej karty, czyli profilu swoich ulubionych kaw. Jak espresso, to jak silne, jak mocne, jak latte, to z jaką pianą i tak dalej, i tak dalej. Jakie jeszcze możliwości powinien nam dać ekspres ciśnieniowy? No takie, żebyśmy mogli wsypać do niego kawę zarówno ziarnistą, o, jak i, zobaczcie tędy, tą klapką, kawę mieloną. Młynek. Tutaj jest ceramiczny, on jest tu, a tutaj mamy regulację grubości zmielenia ziaren, co się przekłada na smak i aromat kawy. Co jeszcze przekłada się na smak i aromat kawy? Woda oczywiście. Najlepiej odkamieniona i tutaj jest filtr. Zobaczcie, wyciągnę ten zbiorniczek, o. I teraz oczywiście filtr ma to do siebie, że musimy go wymieniać. Wymieniamy go raz na 3 miesiące. I przy założeniu, że będziemy go wymieniać raz na 3 miesiące, to nie będziemy musieli zbyt często odkamieniać naszego ekspresu, a konkretnie raz na 2 lata będziemy go musieli odkamienić. I w tym czasie otrzymamy około 5000 filiżanek kawy. Panel podstawowy, 4 różne rodzaje kawy. Mamy cappuccino, latte macchiato, tu mam espresso i zwykłą kawę. No i teraz uruchomimy sobie maszynę. Proszę bardzo, to jest taki podstawowy panel. Teraz zobaczcie, jak sobie wejdę w menu, to tu i tu mam strzałki. Tymi przechodzę po różnych punktach menu. Tą strzałeczką tutaj, czyli jednocześnie tym przyciskiem, potwierdzam wybraną opcję, a tutaj wychodzę z powrotem z menu. Wchodzę sobie w ustawienia kaw. Hop, potwierdziłam. I teraz mam jeszcze do wyboru kawę au lait. No jedziemy. Americano. Gorącą wodę do zaparzenia kakao na przykład. Tu mamy opcję spienionego mleka, podgrzanego spienionego mleka, która jest bardzo dobrą opcją, bo bardzo takie mleko lubią dzieci. Tutaj jest nowa karafka na mleko. Nowe idzie, to Wam pokazuję. Czym się różni od pozostałych karafek na mleko? Tym, że nie ma już takiej rurki, która mleko wyprowadza. Jest pokrywka, no to jest. I teraz ta karafka składa się z dwóch części. Tutaj ją sobie otwieramy i rozbieramy. Tu mamy lejek, a tutaj jest mechanizm przeprowadzający mleko i spieniający. Tu. Ono się będzie tutaj, o, nam spieniało. Całość tej karafki możemy rozłożyć i włożyć do zmywarki. Możemy ją też złożyć, tak jak z każdą inną karafką postępujemy, i schować do lodówki z mlekiem, czyli wlać tutaj sobie mleko na przykład wieczorem, o, przygotować, przykryć i wiedzieć, że okej, moje mleko jest gotowe w lodówce, a rano tylko przychodzę, wyjmuję, podwieszam i gotowe. Normalnie karafka na mleko wyglądała w ten sposób, czyli miała taką rureczkę, zobaczcie. O, czyli ogólnie jak sobie tutaj zajrzymy, no to konstrukcja tej karafki jest troszeczkę bardziej skomplikowana, tak? Ta jest bardzo uproszczoną wersją tego. Zaletą tej jest to, że rozkładamy ją na części, chowamy ją do zmywarki i myjemy ją w zmywarce albo pod kranem. Ja sobie wybiorę poziom latte macchiato. O, pokrywka. Przypinamy, przypinamy, dobra, u góry. No to teraz robimy kawę. Aromat mam ustawiony, bo ja wiem, ja to bym zrobiła sobie lżejszą. Hop, na 2. Ok, to mi w zupełności wystarczy. Latte macchiato. Mielenie ziarna, to słychać. To jest też dobre w ekspresach ciśnieniowych, że kawa jest mielona bezpośrednio przed zaparzaniem. I teraz leci kawa.